Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Kalisza. Państwa radnych, pana prezydenta, wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, komendantów Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, przewodniczących rad osiedlowych, sołtysów, przedstawicieli mediów. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa obecnych na tej sali. Proszę Państwa, z głębokim żalem Kaliszanie przyjęli wiadomość o śmierci profesora zwyczajnego, doktora aktualnego Mariana Walczaka, wykładowcy akademickiego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekana Wydziału w latach 2007-2012, kierownika Katedry Informacji Naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w latach 2000-2012. Szanowni Państwo, odszedł od nas wielki, dobry człowiek. W uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu dzisiejszym w Jarocinie. Reprezentować na nich będą nas pan wiceprezydent Kościelny, pan wiceprzewodniczący Podary, radny S.K. Radny. W naszym imieniu bardzo serdecznie proszę panu o przekazanie rzeczy w najbliższej rodzinie. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powstanie. Czcijmy to życzę pamięć wybitnego człowieka. Dziękuję bardzo. Proszę zająć miejsce. Witamy Panią Prezydent. Szanowni Państwo, tak to już jest w życiu, że chwile smutne mieszają się, łączą się z chwilami radosnymi. Mam wielki zaszczyt poinformować Państwa o wyróżnieniu, jakim został oznaczony ksiądz Jacek Andrzejczak, dyrektor Karitatywnej Kalickiej, któremu minister sportu nadał oznakę za zasługi dla sportu. Pragnę podkreślić, że oznaka nadawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Przyznawana jest osobą wyróżniającą się szczególną aktywnością i uzyskującą wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie kultury fizycznej. Ksiądz dyrektor od młodości pasjonuje się sportem, tą pasję przekazuje obecnym także dzieciom i młodzieży. Proszę księdza, chcemy pogratulować. Bardzo prosimy tutaj do nas. Szanowni Państwo, proszę nie rozchodzimy się. Ponadto niezwykle miło mi Państwa poinformować, iż klinika Opus prowadzona przez doktora Tomasza Koziewicza otrzymała tytuł Ikala Biznesu. Indywidualne wyróżnienie. Proszę nie odchodzić, proszę księdza, do wspólnego zdjęcia, dobrze? Indywidualne wyróżnienie przyznawane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości. Tytuł jest potwierdzeniem profesjonalizmu oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez klinikę, z której korzystają pacjenci nie tylko z Kalisza, ale również z całej Polski. Bardzo serdecznie gratulujemy Panie Doktorze, prosimy tutaj do nas. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 12. sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 25
radny, co stanowi forum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Edwarda Puski. Punkt drugi. Propozycje zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 10 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 12 sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 8 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęły następujące projekty uchwał. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Opatówek na realizację zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłopinia Kościelna, ulica Wiosenna, przekazany Państwu 16 czerwca. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza miasta na prawach powiatu, przekazany 16 czerwca. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029, przekazany 16 czerwca. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, przekazany 16 czerwca. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani Wandy Bugajnej na działalność prezydenta miasta Kalisza, przekazany 18 czerwca. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza, przekazany 22 czerwca. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Chopina. Przekazany 18 czerwca. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Wiosenną, Nędzerzewską i Łupską. Przekazany 18 czerwca. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku. Przekazany 19 czerwca. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Franciszka Halaka na działalność prezydenta miasta Kalisza, przekazany w dniu dzisiejszym. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Filipiaka na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, przekazany w dniu wczorajszym. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza, przekazany w dniu dzisiejszym. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 11/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz, przekazane 18 czerwca 2015 roku. Oraz obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 56/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom w podległym warunku dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Przekazane 22 czerwca. O zabranie głosu prosiła pani radna Magdalena Stychalska, przewodnicząca Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu.
Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Z uwagi, iż w dniu 10 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta Kalisza wydał zarządzenie nr 237/2015 w sprawie zwiększenia przejrzystości wydawania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru umów publicznych, uważam, że w dniu dzisiejszym jest bezzasadne podejmowanie uchwały w wyżej wymienionej sprawie, ponieważ powyższa kwestia została już uregulowana. Należy nadmienić, iż zarówno uchwała, jak i zarządzenie są aktami prawnymi. Z tą różnicą, że zarządzenie jest aktem normatywnym o charakterze wewnętrznym obowiązującym jednostkę organizacyjną podległą organowi wydającemu zarządzenie. Dlatego wnoszę o zdjęcie z porządku 12 sesji Rady Miejskiej Kalisza w punkcie 5 rzymskim podjęcie uchwały w sprawie punktu 5 arabskiej projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zwiększenia przejrzystości wydawania środków publicznych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru umów publicznych. W związku z powyższym zdjęcie z porządku obrad wspomnianego wyżej projektu uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca. W tym punkcie również Pan Radny Dariusz Wojciński, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja wnoszę i bardzo proszę o to, żeby tego punktu nie zajmować, tylko porządnie się nim zająć i przegłosować. To jest bardzo dobra i bardzo ważna uchwała, która porządkuje w Kaliszu wiele rzeczy. Przez ostatnie pół roku mieliśmy do czynienia z zasadą tajności. Nawet dziennikarze pytający na konferencjach prasowych chociażby o kontrowersyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pana Andrzejewskiego, nigdy nie otrzymali takiej odpowiedzi, byli zbywani. Trzeba było wnioskami pisemnymi o udostępnienie informacji publicznej o takiej rzeczy występować. To zarządzenie 10 czerwca jest dobre i bardzo się z niego cieszyłem. Cieszyłem się, ponieważ było wyjściem naprzeciw idei, która nam wszystkim powinna przyświecać. Myślałem, że to jest element wspólnej pracy, a nie taktycznych rozgrywek politycznych. Tylko uchwała Rady Miejskiej gwarantuje stałość i stabilność tych wytycznych kierunków dla każdego prezydenta miasta Kalisza przez wiele lat, dopóki Rada Miejska się nie zbierze, nie zacznie obradować i gremialnie tego nie zdejmie z porządku prawnego prawa lokalnego miasta Kalisza. My nie mamy pewności, czy prezydent Sapiński za 2 miesiące coś mu się nie odwiedzi i tego zarządzenia swojego nie zmieni i będziemy w punkcie wyjścia. Traktowałem to jako gest dobrej woli. Traktowałem zarządzenie jako wspaniałą rzecz. Kolejny przykład dobrej współpracy w Radzie Miejskiej Kalisza na rzecz przejrzystości i transparentności. Teraz widzę, że to jest kolejna intryga polityczna tutaj przez wspólny Kalisz robiona. Apeluję i zwracam się do wszystkich radnych o to, żeby tej uchwały nie zdejmować, żeby wspólnie dla dobra miasta ją podjąć, bo jest bardzo ważna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w tym punkcie, dobrze? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, zasady tajności, jakie obowiązywały przez ostatnie 12 lat, a w szczególności ostatnie 4 lata, ciężko byłoby komukolwiek przebić. To po pierwsze, a po drugie, jeżeli Państwo widzą wszędzie intrygi, to gratuluję środowiska, w jakim się obracacie. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, jak ktoś o mnie mówi, że ja chcę w Radzie Miejskiej robić intrygi polityczne. Natomiast kolejny raz powiem Państwu, ja mam zaufanie do ludzi i chciałbym, żeby również ludzie obdarzali takim zaufaniem moją osobę. Dlatego też jeżeli ktoś do mnie występuje o informację publiczną, to urzędnicy przygotowują taką informację. Kiedy jest potrzeba transparentności, zostało przygotowane zarządzenie i jeżeli ktoś w tym dostrzega intrygę polityczną,
Trudno. Ja jakby do czyjegoś umysłu nie jestem w stanie wejść, żeby go przekonywać. Mogę tylko przedstawiać argumenty, które Państwo widzicie, z którymi nie mam problemu. Tak jak powiedziałem, jeśli tylko będzie taka potrzeba, to zrobię takie zarządzenie. Zostało przygotowane. Były pytania o mój kalendarz. Będzie on dla Państwa dostępny, żeby wszyscy wiedzieli, z kim się spotykam, o której godzinie, w jakim dniu. I nie wydaje mi się, żeby to była intryga. A bardzo nie lubię, kiedy ktoś próbuje zrobić z rzeczy nieistniejące jakiś problem. Bo szanowni Państwo, jeżeli w ramach umowy cywilnoprawnej jest zatrudniony specjalista, który pracuje ciężko, bardzo rzetelnie dla promocji naszego miasta, a w poprzedniej kadencji było wiele pytań o to, jak będzie wyglądała promocja, że powinna się zmienić i tak dalej, i tak dalej. I wychodzi człowiek na mównicę, który pracuje w firmie, do której wrócił po okresie urlopu bezpłatnego i wykonuje zadania, które powinien wykonywać jego partyjny kolega w ramach swoich uprawnień. Szanowni Państwo, naprawdę opamiętajmy się i zacznijmy współpracować dla dobra miasta, ale nie szukajmy w czyimś oku źdźbła, jeżeli nasze oczy są zamknięte przez wielkie belki. No bo to w pewnym momencie zaczyna być niesmaczne. Dlatego przyznaję, że jeżeli Rada Miejska uzna, że zarządzenie wystarczy, będę się cieszył. Jeśli uzna, że nie wystarczy, to przyjmę to, że tak powiem, do wiadomości. Natomiast proszę nie mówić, że przygotowane zarządzenie jest jakąkolwiek intrygą polityczną. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę, pan radny Łosiński. Szanowni Państwo, no panie prezydencie, dużo pan mówi, tylko nic z tego nie wynika. Niech pan się przyzna do tego, że zainspirowany wnioskiem Platformy Obywatelskiej projektem uchwały, który był złożony, nie pamiętam dokładnie daty, ale na pewno z tydzień, dwa przed tym zarządzeniem, czy miesiąc, tylko dlatego, że był to projekt opozycji, wprowadził pan zarządzenie. Nie było mowy do tej pory, że ta uchwała nie przechodzi, wszystko było dobrze, głaskaliście sprawę. Co się takiego stało, że pan się teraz z tego jakby wycofuje? To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Chciałbym, panie prezydencie, żeby pan odsłuchał ostatnie posiedzenie rozwoju w Aquaparku Kaliskim. Jakie było zachowanie pana od promocji miasta? Jak przyszedł przygotowany? Jakie to mam kompetencje? Ten człowiek zrobił kminę z samorządu kaliskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem, żebyśmy się skoncentrowali na wniosku pani przewodniczącej Komisji Prawa, że udziela oczywiście, bo szanowni Państwo, ja staram się z moim wystąpieniem na początku wyglądać, że jest 20 minut. Szanowni Państwo, jeśli my jeszcze rozpoczęliśmy, to tylko proszę, żeby wszyscy wytrwali do końca. Ja spróbuję, dobrze? Przepraszam. Dziękuję za te sugestie. Panie Przewodniczący, dziękuję za sugestie panu radnemu Kołaczyńskiemu. Oczywiście odsłucham, ponieważ próbowano już zarzucać to, więc pytałem obecnych na tej komisji radnych. Uzyskałem informację, że nie było tam nic kontrowersyjnego. Widzi pan, ja panu nie przeszkadzałem, panie radny. Natomiast jeżeli pan uważa, że tamten pan w pana oczach był nieprzygotowany i to była kpina z samorządu, a pan mi przerywa, to proszę też patrzeć na swoje zachowanie. I jak mówimy, jak wychodzimy na mównicę, starajmy się mówić całą prawdę. Moje zarządzenie nie było tydzień po państwa przygotowanych projektach uchwał, tylko to zarządzenie i otwarcie na transparentność było zapowiedziane w obecności wielu osób, kiedy miałem spotkanie w Cafe Kalisja i naprawdę zarzucanie mi czegokolwiek, kiedy są świadkowie, obróci się przeciwko wam, bo ja naprawdę staram się uczciwie do wszystkiego podchodzić i nic nie ukrywać. Ja wiem, że dla niektórych jest to niezrozumiałe,
ale ja staram się żyć uczciwie i przedstawiać wszystko tak, jak myślę, tak, jak potrafię najlepiej. I tak już jestem. Jeżeli to komuś nie odpowiada, przykro mi. Natomiast to nie znaczy, że ja będę zmieniał swoje postępowanie. Panie prezydencie, no, prawo miejscowe się stanowi albo w pana gabinecie podpisując odpowiednie dokumenty, albo na tej sali, nie w Cafe Kalisja. I zarządzenie było wydane 10 czerwca, a pana zapowiedzi mieszkańcy pana z tego rozliczą. Dziękuję bardzo. Drugi głos ostatni, a głos podobrzego do pana Kołacińskiego. Bardzo proszę. Ja mam pytanie tym razem do pana prezydenta. Czego się boi w tym projekcie uchwały? Dlaczego ją neguje? Albo inaczej, jaka jest rekomendacja pana prezydenta w stosunku do radnych? Czy w prawie miejscowym, w drodze uchwały, takie regulacje powinny być zawarte? Czy to buduje wartość samorządu, czy nie? A jeśli chodzi o pana Andrzejskiego, to on psuje wizerunek miasta Kalisza i psuje wizerunek samorządu. Jedyne, co widziałem do tej pory, to promocję dwóch marek piwa. Dziękuję. Szanowni Państwo, to jest naprawdę dyskusja ma być po porządku i w tym momencie nie widzę już żadnych głosów. Mam nadzieję, panie prezydencie, proszę bardzo. Wierzę, że tak. Przepraszam, panie przewodniczący i wysoka rado, no ale jeżeli pan radny twierdzi, że ja się czegoś boję, ja myślę, że od 2012 roku wprawdzie, ale 2013 to już przy otwartej kurtynie mógł się pan przekonać, że ja się niczego nie boję. Nawet powinien pan też wiedzieć, bo się spotykaliśmy w różnych miejscach. W sądzie się spotykaliśmy. Prawda? Więc naprawdę proszę być powściągliwym. Ja się niczego nie boję. Korzystacie namiętnie z różnych sytuacji. Czy w mieście były promowane marki piwa? Polemizowałbym. Natomiast proszę mi wierzyć, że za działalność pana Andrzejewskiego jestem odpowiedzialny ja i ja będę z tego rozliczany. I na szczęście pan jest z daleka od tego urzędu na tyle, na ile mogę, bo niestety jest pan tutaj na urlopie bezpłatnym, bo musiałbym panu zapłacić odprawę, a tego nie zrobię. Ale to nie znaczy, że będzie pan tutaj mówił i oceniał kogoś na tyle, na ile pan może z tej mównicy, proszę bardzo, ale odpowiedzialność póki co będę brał ja. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć panu radnemu Grodzińskiemu, że najlepiej się wypowiadać na temat, który się zna, nie tylko się opiera na zdjęciu. Jeżeli chodzi o pana Andrzejewskiego, ja byłem tam akurat na tych zawodach kolarskich, pana nie spotkałem. Wyglądało to w najprostszy sposób. Pan Andrzejewski wręczał podziękowania i upominek dla czeskich kolarzy i czescy kolarze wręczyli mu od siebie upominek. O ile pan się orientuje, to tam jest, dla Czechów nie jest to rzeczą nienormalną, po prostu zrobili mu to zdjęcie zaraz po wręczeniu. I tyle w temacie, to nie było na zasadzie jakiejś, że to było, że pan Andrzejewski promował piwo, to jest jedno. Natomiast druga sprawa co do państwa uchwały, proszę sobie przypomnieć, ja nie jestem prorokiem, ale powiedziałem kiedyś jeszcze, gdy byłem w opozycji, że być może staniecie w tej samej sytuacji, gdy zgłaszane przez was tematy będą po prostu normalną większością demokratyczną, tak jak to było u mnie, odrzucane, zmieniane. Normalna kolej, proszę nie obrażać się na demokrację, jeżeli jest inna, ale panie radny, ja panu nie przeszkadzałem, pan to samo robi co na komisjach, pan nie jest najważniejszy na świecie, prosiłbym o pana, ja pana szanuję i nie odzywam się, jak pan przemawia, dobrze? W związku z tym prosiłbym o taką jakby podejście do normalnego tematu. Chyba, że chcecie państwo po prostu pokazać, że wy wiecie najlepiej. No to Rada decyduje. Przepraszam bardzo. Pan prezydent wydał, będzie specjalny na ten temat poruszony akt, znaczy będzie rozporządzenie i wszystko. I tutaj nie będzie żadnego tematu. Czy to jest szersze, to można sprawdzić. Natomiast niech się radni wypowiedzą. I tyle. Natomiast mówię, co do dyskutowania na temat piwa, trzeba się badać, jak to było i wiedzieć, być tam na miejscu. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Proszę o zabranie głosu. Przepraszam, ja widzę to na pan Dariusz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo.
10 czerwca prezydent miasta Kalisza zarządzeniem uregulował te kwestie. Mamy dzisiaj dyskutować nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej. Wnioskiem bezprzedmiotowym, bo to już zostało uregulowane w zarządzeniu prezydenta miasta Kalisza. Prezydent powiedział, że nie rzuca słów na wiatr. Jeśli prezydent miasta Kalisza w tej kadencji wycofa to zarządzenie, to ja sam złożę taki wniosek na sesji, żeby powrócić do Państwa projektu. A tymczasem proszę o zamknięcie dyskusji w tym punkcie, bo ona tak naprawdę do niczego już nie zmierza. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Tak, dokładnie. Dziękuję. Proszę sprostować wypowiedź pana prezydenta. Nie, nie. Jest wniosek formalny o zamknięcie. Panie radny, pan próbuje zdominować taki wniosek formalny. Będziemy na tym głosowali wniosek formalny. Jeśli ten wniosek zostanie uwzględniony, udzielę panu głosu. Natomiast, a będzie, nie będzie pan przerywał i radny? Coś za to? Proste pytanie. Coś za to? Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Bardzo dobrze. Dziękuję panie przewodniczący za wyrozumiałość. Jeszcze, że nie będzie pan przerywał. Chciałem ad vocem sprostować wypowiedź pana wiceprezydenta Kijewskiego. Pan na tych zawodach był, ok, ale nie był pan na komisji w akwaparku. I nie słyszał, co powiedział pan Andrzejewski w tej kwestii. Nie uzgodniliście panowie zeznań. Pan Andrzejewski powiedział na komisji, że na tych zawodach był jako osoba prywatna. Od kiedy w Kaliszu, w zawodach międzynarodowych, nagrody i tak dalej, medale, wyróżnienia wręcza osoba prywatna? Jeśli tak jest, to proszę wskazać, w jaki sposób inni Kaliszanie mogą takie nagrody wręczać. To jest jakby ad vocem tego, co pan powiedział. To jest punkt pierwszy, punkt drugi. Z drugą częścią wypowiedzi się zgadzam. Tylko trzeba to mówić na wprost. Macie dobre projekty uchwał, jesteście w opozycji, będziemy je kasowali. Proszę to, żeby to wybrzmiało z tej mównicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Bardzo dziękuję. No tak, bardzo proszę. Myślę, że dzisiejsza sesja zakończy się jutro. Zapraszam. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, po pierwsze, nikt u nas zeznań, że tak powiem, nie dogadujemy między sobą, także może zna pan inne praktyki. Po drugie, chciałem powiedzieć, że to nie było wręczenie nagrody, tylko podziękowań. Nagrody wręczałem ja i to była już wersja po tym, jak kolarze się żegnali. Tak wie pan, niech proszę nie mylić nagród z podziękowaniami. Po drugie, co do ustalania zeznań, chciałem powiedzieć, że rozmawiałem z radnymi na ten temat, którzy byli i może pan popytać swoich kolegów z komisji, czy oni pana zachowanie popierali, czy nie. Także prosiłbym, co do pana Andrzejewskiego, także tak ten temat wygląda i prosiłbym w ten sposób, żeby tego nie robić. Tak? Proste i związane. Nic, jak panu zrobię więcej odpowiedzieć, tak wygląda sytuacja. Także pomylił pan nagrodę z podziękowaniami. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Nie mogę odmówić głosu panu. Udzielam głosu, po czym poddaję pod głosowanie wniosek formalny. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, panowie prezydenci, szanowni państwo radni. Źle rozpoczynamy tą sesję, to na pewno, natomiast ja przypominam sobie jesień ubiegłego roku, spotkanie, które odbyło się bodajże z inicjatywy, Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej, właśnie na temat jawności władzy przyszłej, władzy tego ratusza. Na tym spotkaniu dziwnym trafem pojawili się, z tego co pamiętam, przedstawiciele wszystkich klubów startujących w wyborach poza Platformą Obywatelską. Przedstawiciel nie dojechał, przynajmniej taka była oficjalna informacja. I tam jasno zdeklarowaliśmy się, że jeśli tą władzę przejmiemy, sięgniemy po tą władzę, to w ciągu kilku miesięcy prezydent stosownym zarządzeniem wprowadzi możliwie szeroką jawność władzy i to dziś czynimy. W związku z tym dyskusje na ten temat
uznaję za bezprzedmiotowe, a szanownych Państwa radnych proszę o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania wniosku formalnego. Najpierw o zamknięcie dyskusji. Taka jest procedura w naszym statucie. Bardzo proszę, kto jest o zamknięcie dyskusji w tym punkcie? Proszę się zdecydować. 15 głosów za. Kto jest przeciwny? Tak? 10 głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Wniosek został przyjęty. W takim razie przechodzimy do głosowania wniosku pani przewodniczącej Magdaleny Stefalskiej o zdjęcie z porządku sesji wymienionego punktu 5. Bardzo proszę, kto jest za zdjęciem tego punktu? Dziękuję. 10 głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Punkt 5 został zdjęty. W takim razie jesteśmy rozgrzani, nie? W takim razie zmienia się numeracja. Szanowni Państwo, proszę spojrzeć. W takim razie będzie tak, że punkt 6 staje się punktem 5, punkt 7 punktem 6 i tak dalej. W takim razie punkt 7, 6, punkt 8 punktem 7. Tak? Ponadto proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. Przechodzimy do tych projektów uchwał, które wpłynęły po tym, jak Państwo otrzymali materiały uchwały. Punkt 8. Projekty uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Opatówek na realizację zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłopinia Kościelna, ulica Wiosenna. Punkt 9. Projekty uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Punkt 10. Projekty uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. 11. Punkt. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani Wandy Bugajnej na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Punkt 14. Nie za szybko? OK. Projekty uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Chopina. Punkt 15. Projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Wiosenną, Nędzyrzewską i Łódzką. Punkt 16. Projekty uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku. Punkt 17. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Franciszka Falaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 18. Rozpatrzenia skargi pana Jerzego Filipiaka na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Punkt 19. Rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Proponuję także wprowadzenie w punkcie 6 numeracji rzymskiej ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały. Dodatkowo myślnika trzeciego obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza w
144 przez 2012 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto. Myślnika czwartego. Obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały numer 56 przez 751 przez 2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających Kaliszowi miastu na prawach powiatu w jego jednostkom podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Ponadto proponuję wprowadzenie w punkcie 7 numeracji rzymskiej podjęcie stanowiska Rady Miejskiej Kalisza w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ-u Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii imieniem Eugenii Janusza Zejlandu w Poznaniu. Zmieni się zatem numeracja. Punkt 6 rzymski stanie się punktem 8. Punkt 8 punktem 9. Punkt 9 punktem 10. Punkt 10, 11, punkt 11, 12. Przechodzę dalej, Szanowni Państwo, jeśli mogę. Proszę. Bez miejsca. Będziemy przedstawiali, mówiliśmy o nim wczoraj na rzymskim. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Opatówek na realizację zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna, ulica Wiosenna. Kto jest za? Panie sekretarzu, proszę liczyć. To musimy zachować procedurę. Za przyjęcie tych punktów. No, musimy głosować. To jest porządek, który przedstawiłem przed chwilą. 25 głosów za. Uchwalenia statutu Kalisza miasta na prawach powiatu. Kto jest za? Jednogłośnie. 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 Arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. Kto jest za? Dziękuję. 25 głosów, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 Arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Kto jest za? Dziękuję. 25 głosów za. Nie ma wstrzymujących przeciwnych.
Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z badania skargi pani Wandy Długajny na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z badania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Chopina. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Wiosenną, Nędzerzewską i Łódzką. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Franciszka Halaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Kto jest za? Dziękuję. 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Filipiaka na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Kto jest za? Dziękuję. 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 19 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisz. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących. Dziękuję. Przechodzimy do... Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o myślnik trzeci znajdujący się w punkcie 6 rzymskim obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 11/144/2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o myślnik czwarty znajdujący się w punkcie 6 rzymskim obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 56/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi miastu na prawach powiatu lub jego jednostki podleśnej.
warunków dopuszczalności pomocy publicznej, przypadka, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg. Kto jest za? 25 głosów za. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa, wczoraj na konwencie rozmawialiśmy na temat sytuacji szpitala na Wolnicy i powstała propozycja przyjęcia stanowiska, które Państwo otrzymali. Do tego czasu mamy jeszcze dużo czasu, wszyscy będą mogli się z tym stanowiskiem zapoznać, ale proponuję, żeby wprowadzić ten do porządku. A dlatego proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 rzymski, podjęcie stanowiska Rady Miejskiej Kalisza w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zrodu Chorób Płuc i Drużnicy w Wolnicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zajlendy w Poznaniu. Kto jest za? 25 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Dziękuję. Nie widzę. Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Szanowni Państwo, znów muszę to przeczytać. Punkt 8 projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Opatówek na realizację zadania pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłopinia Kościelna, ulica Gosenka. Punkt 9 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Punkt 10 projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2015-2029. 11 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 12 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pani Wandy Bugajnej na działalność prezydenta miasta Kalisza. 13 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. W punkcie 14 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Chopina. 15 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Wiosenną, Międzyrzecką i Łódzką. 16 projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku. Punkt 17 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Franciszka Halaka na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 18 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Filipiaka na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej Kalisz. Punkt 19 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Krzysztofa Pietrzaka na działalność prezydenta miasta Kalisz. Oraz wprowadzenia w punkcie 6 rzymskim dodatkowym myślnika 3 obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 11 przez 144 przez 2011 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Myślnika 4 obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 56 przez 751 przez 2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi miastu na prawach powiatu i jego jednostkom podległym warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulgi. A także wprowadzenia w punkcie 7 rzymskim podjęcia stanowiska Rady Miejskiej Kalisza w sprawie połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOS Chorób Płuc i Drużnicy w Wolnicy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zejlendy w Poznaniu. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 7 arabskim punktów od 8 do 19 oraz w punkcie 6 rzymskim
dopisany po myślniku, drugim myślnika trzeciego i czwartego, a także dopisany punktu 12 rzymskiego. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 10 i 11 sesji Rady Miejskiej Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 10 i 11 sesji wyłożonych do wglądu Kancelarii Rady Miejskiej? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt czwarty. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę pana prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania uchwał Rady podjętych na 10 sesji oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, otrzymaliście te materiały przed sesją, ale bardzo proszę pana prezydenta o głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak co sesja oczywiście przekażę na ręce pana przewodniczącego symbolicznie, a państwo otrzymali już ten tekst. Natomiast chciałem jakby z tego miejsca jeszcze zaapelować kolejny raz o zapraszanie mieszkańców do tego, aby korzystali ze święta miasta tutaj w sercu naszego miasta, ponieważ widać taki piękny trend uśmiechniętych ludzi, którzy chcą przebywać na Kaliskim Rynku i miejmy nadzieję, że tak będzie już co roku, że rzeczywiście będziemy mogli tutaj się spotykać z mieszkańcami, którzy dawno w centrum miasta nie byli. A jeszcze cieszę się, bo pan dyrektor Szymczak dzisiaj też przekazał wiadomość na temat procentu bezrobocia w Kaliszu na koniec maja i wynosi on 6,5%. Może to jeszcze nie jest jakiś ogromny sukces, ale myślę, że jeżeli ten trend by się utrzymał, a jeszcze nie brane by pod uwagę prace sezonowe, które zawsze są w okresie wakacji, więc gdyby się udało zejść do 6%, to myślę, żeby to była dobra wiadomość dla mieszkańców. Także dziękuję. Życzę mi powodzenia. Dzięki. Dziękuję panu prezydentowi. W ten sposób możemy się zapoznać ze sprawozdaniem, a oszczędzamy czas. Bardzo proszę, w tym punkcie pani radna. Mamy takie, szanowni państwo, no, jeśli pani musi, to proszę, ale to mamy w innym punkcie takie. Akurat wiąże się. Panie przewodniczący, panie prezydencie, akurat krótka moja wypowiedź wiąże się z pierwszym zdaniem pana prezydenta, który zachęcał do udziału w święcie miasta. Faktycznie mogłabym zabrać głos również i później, ale akurat nawiążę. Projekt jazda na imprezę przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Chciałam serdecznie podziękować panu prezydentowi, że aż w takim zakresie udało zrealizować się mój postulat bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w dni obchodów święta miasta. Dziękuję za ciekawą promocję. To super sprawa, myślę, dla mieszkańców. Już wiele skorzystało z tej możliwości. Myślę, że skorzysta w najbliższym weekendzie, świętując i oszczędzając przy okazji parę złotych. Przychodząc do Rady Miejskiej, mieliśmy właśnie takie ambicje wprowadzania zmian. Ta zmiana może jest mała, ale miła i widoczna dla mieszkańców i ułatwiająca funkcjonowanie. Mam nadzieję, że te bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wpiszą się w obchody Święta Miasta w przyszłości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przepraszam, to porządkowo radnej powiem, że mam tylko taki porządek, w którym głównie radni odnoszą się też do sprawozdania, ale pani jest młodą radną, a więc myślę, że wszyscy tutaj to rozumiemy. Dziękuję bardzo. Zawsze miłe sprowadzenie do rzeczy. Proszę bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty. Podjęcie uchwał w sprawie. A jeden. Zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. To są materiały 1.13. Zgodnie z kodeksem wyborczym podział gminy na stałe obwody głosowania dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały na wniosek wójta.
Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie treści uchwały do stanu faktycznego w związku z uporządkowaniem numeracji oraz zmianą siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 16. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za? 25 osób. Za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A dwa. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, strony 14-15. W związku z koniecznością uregulowania zasad i umożliwienia Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu zarządzania nieruchomościami miasta Kalisza stanowiącymi drogi wewnętrzne, zachodzi potrzeba wprowadzenia nowego zadania do katalogu zadań określonych w Statucie Zarządu Dróg Miejskich. Rozszerzenie zakresu działania Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przyczyni się do ujednolicenia zasad i usprawnienia obsługi mieszkańców. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 24 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, tyle osób jest na sali i nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 3. Zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania. Strony od 16 do 19. Wprowadzane zmiany dotyczą wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wymusiły one dostosowanie przepisów prawa lokalnego do przepisów ustawy nadrzędnej. Ponadto, biorąc pod uwagę sugestie i wniosków mieszkańców, obszar strefy zostanie poszerzony ulicę Czaszkowską i Rumińskiego na odcinku ulicy Czaszkowskiej i Łańskiej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zwłaszcza Pan Radny Jacek. Ponownie proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Byłem jedynym radnym, który na czasie obrad komisji wstrzymał się od głosu w sprawie tej uchwały i rozumiem, że uchwała ta uzyska dzisiaj akceptację Rady. Niemniej chciałbym zabrać w tej sprawie głos i zwrócić uwagę na następującą kwestię. Uzasadnienie, które przedstawione jest w załączniku do uchwały, mówi o racjonalnym wykorzystaniu istniejącego zasobu miejsc parkingowych i o wolnych miejscach parkingowych na ulicy Fabrycznej. Kłóci się ono niejako ze zdrowym rozsądkiem, gdyż w reakcji na wolne miejsca parkingowe poszerzamy strefę parkowania. Myśląc prosto, należałoby tą strefę zmniejszyć, ale być może sytuacja jest bardziej skomplikowana. Do dzisiejszej wypowiedzi sprowokowała mnie trochę wypowiedź pani radnej Zarzyckiej, która stwierdziła, iż 49 mieszkańców ulic na
o które rozszerzamy Rumuńskiego i Ułańskiej, podpisało się pod petycją w tej sprawie. Robimy oczywiście ukłon w stronę tych mieszkańców, których interesy są w tej sprawie zabezpieczone. I byłoby to w pełni uzasadnione, gdyby to rozwiązanie załatwiało sprawy tych mieszkańców, a jednocześnie było neutralne dla innych mieszkańców Kaliszy. Ale podejmowana uchwała już taka nie jest. Ona oddziaływuje na przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy zmotoryzowanych mieszkańców Kalisza, którzy nie mieszkają na tych ulicach, mieszkają w innych dzielnicach. Ja rozumiem, że pani radna Zarzycka zabiega o mieszkańców ze swojego okręgu wyborczego. Ja akurat zostałem wybrany przez mieszkańców osiedla Dobrzec i oni z pewnością do centrum przyjeżdżają, będą za strefę tą rozszerzoną płacić. Ale nie o to chodzi, żebyśmy ujmowali się za, jako radni, za poszczególnymi grupami czy terytorialnie położonymi obszarami. Mamy podejmować decyzje dobre dla wszystkich mieszkańców Kalisza i godzić te czasami sprzeczne interesy. Dlatego uważam, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby zróżnicowanie opłat i wprowadzenie podstref, tak aby ci, którzy parkują daleko od centrum, muszą dojść, płacili mniej, a ci, którzy parkują w samym centrum, płacili więcej. Oczywiście docelowym rozwiązaniem jest budowa parkingów wielopoziomowych, które zapewniłyby miejsca blisko centrum. Chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali w dalszych pracach rad. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowny panie radny, szanowny panie radny Jacku. Występuję, nie wiem czy pan śledzi, w jakich interpelacjach, jakie interpelacje składam. Nie, tendencyjnie nie występuję. Jeżeli przychodzi grupa faktycznie, praktycznie, no zaokrąglając 50 osób i ja kilkakrotnie pytam się, czy oni wiedzą, jakie będą konsekwencje, czy rozumieją konsekwencje dla siebie, swojego wyboru, czy swojego stanowiska i dla innych mieszkańców. Chciałam tylko krótko wyjaśnić, co znaczy wolne miejsca na ulicy Fabrycznej i Płaskiego. Faktycznie są one wolne, dlatego że są płatne. I w tym czasie po prostu te osoby, które potrzebują zaparkować miasto w tej części miasta, stawiały te pojazdy na ulicy Czaszkowskiej. Dlatego ulica Fabryczna i Płaskiego miała wolne miejsca. A występować, no, jeżeli przychodzi taka grupa liczna z prośbą o interwencję, z prośbą o złożenie interpelacji, czy ja miałam im odmówić? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Do głosu pan prezydent Ścierny. Rozumiem, że za głos. Panie przewodniczący, pani radna, ja rozumiem, że pani występuje w imieniu tych mieszkańców. Ja zwracam się do całej rady, żebyśmy podejmując decyzję uwzględniali interes nie tylko tych występujących, ale również tych, którzy są w tej sprawie milczącą większością. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu za zaproszenie. Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo radni. Może zabiorę głos w kilku zdaniach odnośnie tej sprawy, dlatego że rozszerzenie strefy parkowania akurat na te ulice, które za chwilę poddane zostaną pod państwa głosowanie, to nie jest jednorazowy wymysł radnej wspólnego Kalisza pani Gosi Zarzyckiej, ani jednorazowy wymysł obecnych władz miasta Kalisza. Problem ulicy Rumińskiego, problem ulicy Czaszkowskiej to jest problem, który funkcjonuje odkąd ja pamiętam, przynajmniej od 3-4 lat. To od takiego okresu czasu
Do mnie jeszcze wtedy, jako szefa administracji na Uniwersytecie, przychodzili mieszkańcy, przychodzili kierownicy jednostek miejskich, jak pani dyrektor Dziedziak między innymi, która otrzymała dla swoich pracowników wjazdówki na parking uniwersytecki, bo przez, powiem wprost, burdel, który panował na tej ulicy, nie mogła ona nie tylko korzystać z parkingu, ale także jej pracownicy. A nikt nie zadbał choćby o kilka miejsc parkingowych dla tej jednostki. Dlatego powód jest bardzo prozaiczny. Powodem są nasi studenci. To znaczy, niestety mimo bardzo niewielkich opłat za wyrobienie sobie całorocznej karty na wjazd na parking uniwersytecki, mówimy o kwocie rocznej 20-30 zł, student jak to student woli zaparkować w najbliższej okolicy, zastawiając dość szczegółowo, że się tak wyrażę, nie tylko ulicę Ciaszkowską, nie tylko ulicę Rumińskiego, ale także kilka innych. Mieszkańcy, którzy do mnie wtedy przychodzili jeszcze na uniwersytet, prosili, że jeśli będzie taka możliwość, żebyśmy po wyborach tą sytuację wyprostowali. Pani Małgosia Zarzycka przedstawiła prośbę kilkudziesięciu mieszkańców, natomiast to nie była tylko prośba, ponieważ odbyły się przynajmniej dwa spotkania z mieszkańcami tych ulic w terenie, między innymi z udziałem nie tylko moim, ale i dyrektora Gałki i z tego co pamiętam pani naczelnik Durlej. Przyszły osoby, które nie podpisały tego dokumentu, bo z różnych powodów, nie wiem, nie było ich wtedy w domu i tak dalej. Natomiast wszyscy jasno stwierdzili, tylko strefa parkowania może rozwiązać problem, który funkcjonuje tam od kilku lat, a w żaden sposób nie został rozwiązany. Dlatego nie jest to chęć wzmożonej aktywności pani Gosi Zarzyckiej, ale rozwiązanie kilkuletniego problemu mieszkańców tych ulic. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie. Komunikat. Przepraszam, jeśli to jest dobry komunikat. Szanowni Państwo, z racji przygotować koncertu osoby, które parkują na ulicy Franciszkańskiej i placu Świętego Stanisława, proszone są o przedstawienie pojazdu. Widziałem co najmniej dwa samochody radnych. Dziękuję. Dobrze. Szanowni Państwo, dokończymy ten punkt i ogłoszę przerwę, ale nie będziemy przerywali w trakcie, gdy pracujemy na uchwałę. Bardzo proszę. Idąc z tym tokiem myślenia, że bierzemy pod uwagę interes wszystkich mieszkańców, to w zasadzie te opłaty parkingowe w ogóle nie powinny istnieć. Koniec. Dziękuję bardzo panu radnemu. Zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezydencie, wiceprezydencie, dziękuję za te wyjaśnienia, bo one jakby pokazują, że o dobrych sprawach i dobrych pomysłach należy rozmawiać szeroko i pan jakby wyartykułował może w taki dość twardy sposób, o co tak naprawdę chodzi, to tak ad vocem. Natomiast ja bym chciał się poprosić pana przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Plichtę, aby wywołał taką dyskusję na odpowiedniej komisji albo zlecił przygotowanie odpowiedniej uchwały, abyśmy zaczęli rozmawiać na temat strefy parkowania takiej, jak wspomniał pan Konopka, czyli strefa ABC. Ja bym chciał również, żeby w tym zakresie były uwzględnione odpowiednie godziny. Tak? Czyli w zależności od tego, o której godzinie dana osoba parkuje, od tej godziny zróżnicowana jest stawka. Tak? Nie wiem, czy ten system, który tutaj mamy, czyli te parkometry, pozwala na takie rozwiązanie. Ja też zadawałem sporo pytań na komisji, na tej wspólnej komisji na temat strefy parkowania. Na część pytań pan dyrektor Gałka umiał odpowiedzieć, a ja myślę, że
Tam kwestia była związana z ilością tych miejsc parkingowych, ile będzie, to ja rozumiem, że gdzieś tam odpowiedź na piśmie w tym zakresie dostanę, tak? Okej, okay. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę się na radę. Ja też zwrócę uwagę na, jak to powiedział pan Kłaciński, twardy język pana wiceprezydenta kościelnego, ale przypominam, że jesteśmy na sali obrad Rady Miejskiej Kalisza, a nie na stadionie. Natomiast do tego, co pan nazywał bałaganem rzekomym, mam też prośbę, wniosek, proszę przeprowadzić audyt w takim razie, jak są zabezpieczone miejsca parkingowe pracowników instytucji publicznych miasta Kalisza w całej strefie parkowania, jeżeli to pana tak oburza, że aż pan takiego słownictwa używa i jaki ma pan, jaki będzie, zaproponuje pan sposób rozwiązania tego bałaganu? Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, gwoli wyjaśnienia, bo tutaj tak wsłuchuję się, że jedno ze słów Pana Prezydenta wzbudziło takie emocje odnoszone gdzieś tam do stadionów. Ja chciałbym wyjaśnić, że rzeczone słowo pochodzi z języka starofrancuskiego i oznacza izbę, w której składuje się niepotrzebne rzeczy, w której panuje bałagan. Kto ma jakieś skojarzenia? Trudno. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Czy szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosowania nad uchwałą. Kto z państwa jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Proszę pana sekretarza o dokładne przeliczenie. 20 osób. 20 osób jest za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób. 5 głosów wstrzymujących. Jest głosów. Przepraszam pana. Panie przewodniczący, pan się musi nauczyć liczyć. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Radny Kołaciński, ja sobie wypraszam. Pan na ostatniej komisji zrobił rzeczywiście cyrk, na poprzedniej jeszcze, nadal Pan kontynuuje to? Niech się Pan nauczy zachowania na komisjach i na sesjach. Dziękuję bardzo. Przepraszam, proszę. Było to pod moim kątem. Na pewno. 19 osób za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 5 osób. 5 osób, czyli 24 osoby na sali, tak? Dziękuję bardzo. 5 osób wstrzymało się. Stwierdzam podjęcie uchwały. Ze względu na to, że może znajdują się tam jeszcze samochody naszych gości, ogłaszam przerwę.